Na przełomie trzeciego i czwartego kwartału bieżącego roku zapadnie ostateczna decyzja w sprawie wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej. Prezydent miasta po raz kolejny zasygnalizował pracę nad tą koncepcją i podał właśnie możliwą datę wdrożenia pomysłu w życie. Do Czesława Renkiewicza z interpelacją dotyczącą zwolnienia osób niepełnosprawnych z opłat za przejazdy miejskimi autobusami zwrócił się Jacek Roszkowski, radny z Klubu Prawa i Sprawiedliwości. W odpowiedzi prezydent wykluczył taką możliwość, stwierdzając, że w najbliższym czasie nie planuje przedkładania Radzie propozycji poszerzenia grona grup społecznych uprawnionych do bezpłatnych przejazdów. Jednak, jak wskazał w piśmie skierowanym do radnego, podczas nadchodzących prac nad przyszłorocznym budżetem i po konsultacjach z radnymi, zapadnie decyzja w sprawie zwolnienia z opłat za przejazdy wszystkich pasażerów suwalskich MPK-ów. Do przedłożonej przez pana radnego propozycji powrócę w sytuacji, kiedy nie będzie możliwości wprowadzenia całkowicie bezpłatnej komunikacji miejskiej od 1 stycznia 2020 roku, zadeklarował Czesław Renkiewicz.